Foxy, kiedy mi przyniesiesz ten obiad? Ile mam czekać? Jako... Obiad? Obiad? Jest dopiero jedna... Nie, już 12, żeby było legalnie. Jest 12, obiad będzie dopiero za... Ale co ty mi niesiesz teraz za trunki? My jesteśmy normalną polską rodziną. My nie możemy być patologiczni. Czemu ty mi niesiesz takie rzeczy? No, jesteśmy normalną polską rodziną. Przyniosłem nam sok cytrynowy. Ale co to są 2 na 2? Czy dla jednego? Dla mnie to ma... To nawet dla mnie nie wystarczy. Ale to jest przed obiadem. Czego ty wymagasz, alkoholiku? Znaczy, no... Sok przyniosłem, masz, wiem, że lubisz. Mieliśmy sobie pooglądać trudne sprawy. Trudne sprawy to ja mam z tobą tutaj codziennie. No ale... Jesteś wystarczająco trudny. Czemu się na mnie wierzyłeś? Ja chciałem z tobą kulturalnie sobie spędzić czas, zanim nam zatruje dupsko jakaś istota, która tu w ogóle istnieje poza nami i chciałem sobie odpocząć. Cutie jest za tobą. O niej mówisz teraz? Oglądamy? Nie, ona jest spoko. Ona jak nie widzi swojej, jak nie widzi swoich bachorów, to jest spoko. Ja myślę, że można sobie coś obejrzeć. O, ja sobie tu tak dupna się. Ale dlaczego po raz kolejny zamawiasz pizzę do naszego domu? Ale ta pizza już ma 2 lata. Ale jak zamawiasz jedzenie, to zamów coś innego. Stać nas przecież. Możesz jakieś... Ty już zamówiłeś, ona tu zawsze była. Tak, Burek, trzeba wyrzucić śmieci. Mógłbyś się zająć tym? Oczywiście. No i dobrze, że mamy tego psa. On się do czegoś przydaje. Ja Weronika, gdzie ty byłaś? Czemu byłaś na zewnątrz? Czemu poza domem? Mnie wywaliło. Ryczko. Aha. Już nie ma z nami Cutie. Już tyle było z naszej wyrażki. Cicho, ona jest z ich matką biologiczną, tak? Aha. No, kolor się zgadza, więc chyba jest biologiczną. Co chcesz? Ja spuściłam swoją złotą rybkę w kiblu. Co zrobiłaś? Jak miałeś złotą rybkę? Przecież my nie mieliśmy innych zwierząt. Jedyne zwierzęka, jakiego mamy teraz, to jest Burek, tak? Pamiętasz? Ona sobie pływała w toalecie i ja do niej mówiłam, rozmawiałam z nią i potem przez przypadek ją spuściłam. Czekaj jeszcze raz, powiedz mi, czy ty trzymałaś złotą rybkę w kiblu? Ja miałam trzymać. Już w zlewie, w wannie, albo powiedzieć nam. Przecież Foxy korzysta z toalety codziennie, a on jak się nażre tym burrito, to potem tam robi taką małą atomówkę, rozumiesz? No, a czasem jak urządzam imprezę z grubym, to dlatego to jest... ta rybka pływała brzuchem do góry. Dlatego ona była brązowa, a nie złota. Córeczko, a jesteś pewna, że to rybka to nie była stara frytka może? Marewka i jakaś kukurydza tam pływała. Rybka po prostu się opaliła. Dlatego była brązowa. No ale co, no to... No to co, Krzyżyk trzeba na drogę? Trzeba zrobić pogrzeb. Jak zrobić czego pogrzeb. Chcesz pogrzeb robić? Niespukanego gówna w kiblu? Nie, znaczy... Pogrzeb, bo to była moja kochana rybka. Okej, czekaj. Możemy jej zrobić pogrzeb w ogródku, Foxy. Mamy tutaj, akurat trzymamy na taką okazję nasze narzędzia wychowawcze, typu łopata i piła. Także możesz skąd iść... to się tu wzięło? No jak mnie ktoś denerwuje, to wezmę i z mi pełną miłością... uderzeniem. A, jak się zdenerwujesz, to po prostu odcinasz pół kanapy i siadasz gdzie indziej, rozumiem. Tak, jak się na ciebie gniewam, to odcinasz. Zrobisz pogrzeb dla rybki mojej. A nie możemy w ogródku zrobić? A zrobimy ten pogrzeb? Kochana, ale... po co ci jest łopata, powiedz. Właśnie, po co ci łopata? Odstaw tą. Po co ci jest łopata? Bo jak Szarikan nie będzie chciał zrobić pogrzebu, to mu się zrobi ale... ata. What the hell? Jak ja cię wychowuję w ogóle? Ale rybki nie ma. Czego ty chcesz robić pogrzeb? Co my tam wsadzimy? Kawałek pizzy zamiast rybki? I będziemy udawać, że zaczyna produkować marsjanki. Ja myślę, że po prostu ona ma niedobór witamin i zaczyna patrzeć na jakieś pływające frytki w kiblu. Ale masz pieska! Córeczko, posłuchaj, słuchaj, masz jak pieska! Ty kochasz swoją... Kogo kocha? Ona jedyne co kocha to robuxy w swoim telefonie. To może uczcimy jej pamięć jakimś specjalnym, ciszy. Większym wydarzeniem. O! Tydzień się nie będziemy odzywać do siebie. Super! Tak, chociaż ej, czekaj, bo mówisz, że to mogło być frytka, ale my nie jemy takich rzeczy. W sumie. No w sumie racja. Może kawałek pływającego ananasa jeszcze. Robimy głosowanie rodzinne, oczywiście mój głos się liczy najbardziej, ale no niech będzie, że nie, macie... Nie interesuje mnie to, panie monarcho, ja się nie będę w to bawił. Pogrzeb bez rybki to nie pogrzeb. Znajdź sobie rybkę. No idę do kanalizacji i szukać. No i coś ty zrobisz, będzie teraz jak? Grzebała ale w porurach. Ale ona się utopi. Znowu ona będziemy nie przez was... Nie skacz przez 3 dni. Ej, rozumiesz co teraz? Ona weźmie, rozrzuci ten shit cały po całej pokoju. Będziesz sprzątał tą łazienkę później. No, co? Nie widzisz problemu? Mlowi, chodź, zakopiemy powietrze. Ilu was jest? 3 ludzi przepycha kibel. Dobra, zostawcie tą rybkę, ona już odeszła na tamten świat. Słuchajcie, zrobimy ci pogrzeb, okej? Okay? Niech będzie. Dobra, masz mnie. Zrobię ci pogrzeb, okej? Okay? Jak będziesz... po profesjonalnego księdza już. Jak będziesz grzeczny, to kupię ci albo pogrzeb albo robuxy. Co wolisz? Robuxy ci mogę kupić. Mojej kochanej rybki.
O matko jedyna, dobra, nawet Robuxy nie pomogły, to już nie mam więcej kół ratunkowych. Myślę, że możemy pozbierać widolce i sobie, że sobie nie będziesz Bambikiem i kupisz sobie jakąś złotą rybkę Fortnite. Bambikiem? Nie słuchaj go, nieważne. Nie mnie, że jestem Bambikiem, po prostu nie mam fałdolku. No i pogorszyłeś sytuację, co ty robisz? Nie odzywam się, Córeczko. Idę na wiatrak. Wiesz co, Cutie, ty musisz lecieć do akcji, bo ten jest beznadziejnym wychowawcą, ojcem, praojcem. Kim ty jesteś? Proponowałeś Robuxy, ja tylko... A ty ją wyzywasz od bambików. Ty jesteś lepszy. Nie. Ty jesteś lepszy. Nie, nie wyzywam. Do kuchni zmywać naczynia. Już! Sam się pozmywaj, nie ma niczego do zmywania. Mamy jeszcze niedopite piwo i to jest jedyne brudne naczynie. Kibel przepchać trzeba. Rybką się zapchało. Już! Ja mogę srać na dworzu, mnie to nie interesuje. Gdzie jest Weronika? Weronika! Spokojnie, córeczko, zobacz, dzwonię do kanalizacji. Już dzwoni. Po co dzwonisz do kanalizacji? Może znaj to mi tą rybkę. Miałeś? To mi się uspokoić. A, dobra, okej, Burek. Burek szedł. Widzisz, Burek jest lepszym opiekunem niż ty. On ma pomysły przynajmniej fajne, a ty co? Załatwimy ci księdza, ty załatw księdza. Po co ja ci już idę szukać księdza. Ale z kijem bejsbolowym? Może no, jakoś go trzeba przekonać. Kopertę trzeba przygotować. Słuchaj, robimy zrzutkę. To jest moja koperta. To jest szarikan. Co? Bo Burek sra na krzesło. Nieprawda, chciałem sobie usiąść i poczekać, aż sytuacja stanie się jeszcze śmieszniejsza. Aha, no to fajny ten Burek. Burek ci robi zdjęcie? Co ty mu robisz? To jest stacjonarny. Nie, on nie ma telefon, nie. Żeby mógł zadzwonić po księdza. Aha, okej. Okay. Już dzwonię po mojego najlepszego kumpla, którym ostatnio piłem. Halo? Gruby? Tak, jest sprawa. Pogadamy za chwilę. O nie, tylko nie gruby. On znowu dzwoni po kebaba. On sobie numery telefonu pomylił. Miał po księdza zadzwonić, on po kuriera dzwoni psychowo. Powiedziałem, że mamy pogrzeb jutro o 15. Ale od kiedy gruby robi pogrzeby? Zadzwoniłeś po księdza czy po grubego? Czy po grubego księdza? Po grubego księdza. No to pakujemy się, ty szykujesz pieniądze. Skoro umówiłeś sobie księdza, to szykujesz kopertę, ale idziesz po sąsiada, zbierasz robisz kebaba, zrzutkę. Stary, kebab starczy. I sobie też pójdziemy na kebaba. Kebabem chcesz, do koperty chcesz kebaba wsadzić księdzu? Ja myślę, że Bimber mu wystarczy, ten Foxy'ego spiwnicy. Ale on tylko wino pije, on nie czytałem. Pije, on nie pije, on nie jest alkoholikiem. Miau, on akurat jest programie. Jest nietypowym księdzem, bo on sąsze lubi sobie zjeść, a nie wypić. Ty mi chcesz mówić, że to nie jest alkoholizm. Rodzinko, czas do kościoła. Pakowałam odświętne szaty. Odświętne szaty, przecież nago chodzi. Gacie, Weronice. No i dobrze, możemy iść. Cutie, czy to na pewno dobry pomysł, żebyśmy siedzieli tutaj w tym kościele? To nie jest gruba przesada? To jest rybka, która została spuszczona w kiblu. To może chyba przesadzamy trochę, że my jej pogrzeb robimy w kościele? Czy nie wiem, no trochę kosztowna impreza, nie powiem. Nie wiem, jak ja wniosek napiszę, żeby to w ogóle ogarnąć. Znaczy walić to tam wiesz kebaba, ale chodzi o to, że to chyba trochę przesada jest, nie? To jest taka pierdoła, my tutaj do kościoła idziemy, robimy takie rzeczy. Tak, ale wiesz, z tych małych pierdów składa się życie. Z pierdów składa się życie, okej, dobra. Co tam robi Burek? Chodź, ministrancie. Szarikan, zostałam organistą. Burek, przyszykły kadzidło! Jak masz, Kać, to jest twój pies, czemu on jest na ołtarzu, co on tam robi? Burek, co ty robisz? Dawaj, Burek! Idź na te organy! Szarikan, jestem super organistą, bo powiedział mi, że da mi chipsy. Tak, i pół kebaba. Niechętnie się zgodziłem, ale pół kebaba będzie twoje. Jej, jeszcze pół kebaba, myślałem, że tylko chipsy będę miał. Dobra, moi Burek, drodzy. Teraz masz przyszykować kadzidło. Żeby nie było tu tak wesoło, postawimy. Dobra, ja przeszykuję, bo nuda. Czekajcie, muszę tu przeglądać moją piękną księgę. No więc tak, zebraliśmy się tu dzisiaj. Gdzie ona poszła? Za potrzebą, wysoki sędzie, on zaraz wróci. Masz kadzidło. Jasny gwint, ale po co mi kadzidło? A nie wiem, coś jakąś zadymę zrobić. Zakręć i uciekniemy. Dobra. Zakręć migłem. No więc... Cisza! Co ty robisz? Trochę powagi. Proszę cisza. Zebraliśmy się tu, by połączyć dwie osoby kurde, nie ta książka. Zebraliśmy się tu, by rozwiązać pewną osobę, która już odeszła i nie ma niestety jej z nami. Co? Kogoś związali? A jak związali? Ona ją w kiblu spuściła, nikogo nie wiązaliśmy. Nie wiązałaś jej, prawda, Weronika? Nie związałaś rybki? Nie wiem. Jak nie wiesz? Nie pamiętam. Nie pamięta. W każdym razie, nawet jeśli była rybka na smyczy, zebraliśmy się tu, by
pożegnać naszą złotą rybkę, która... Nigdy więcej nikogo nie zamawia przez telefon. Możecie przestać rozmawiać w kościele, ja tu staram się prowadzić mszę, dla mnie to jest naprawdę wysiłek. Więc nasza złota rybka, która prawdopodobnie nie miała imienia, tylko była złota, więc jest złotą rybką. Jak nie miała? Miała imię? Ten miała ten... na imię. Gdzie jest Dori? Gdzie jest Dori się nazywa? Bardzo ładne imię, córeczko. A to nie mogła się złożone. Tylko Dori? Tylko właśnie gdzie jest? Gdzie jest Dori? W dupie, w kanalizacji. No więc nasza Doryna, tak? Ryba, dobra, nieważne, w każdym razie. Dorada, do Jessica. Jaki to gatunek? Daryna. No umarło się jej, dobra, przejdźmy no, już. Przeszła ryba, dziękuję, o, możemy Cedar. Kończyć, już mi się jestem głodny. No ej, nie, no zaraz, zapłaciliśmy, no, ktoś zapłacił za to, no, tak, tutaj, to ja poproszę tak, wszystkie te. Dobrze. Co? Koperty nie wzięłam. Ojej, ale to... Zapomniało wyjdziemy, jak będą zbierać, to wyjdziemy wcześniej po prostu, no. No. Nie wzięliście mojego kebaba? Weronika, powiedz coś mu, szybko, walnij jakimś tekstem. Puściłam rybkę w kanalizacji, przepraszam, moja wina, moja bardzo wielka wina. Jak spuściłaś też mojego kebaba, to ja ci spuszczę coś innego. Co on tam robi? W każdym razie, nasza rybka była bardzo piękną rybką, co prawda nie miała zbyt długiej historii, bo poszła do kibla, ale amen. Na pewno żyło jej się dobrze i myślę, że powinniśmy ją godnie pożegnać, możemy iść ją zakopać, jeśli chcecie, powietrze, bo i tak tej rybki nie ma, poszła do kanalizacji i nie ma... Ja się z nią fajnie bawiłam, ja ją na sznurek i tak, wu. Napiszemy ten cytat na grobie, że zrobiłaś z rybką wu i myślę, że będzie dobrze. www.patologia.pl Rybka zostanie pożegnana, ty dostaniesz sprawę za znęcanie się nad zwierzętami, możemy zakończyć pogrzeb, idziemy ją zakopać. Amen! Weronika, dobra, możesz odprowadzić sama sobie tą mszę. I tak byłoby lepszym pomysłem, żebyś ty to zrobiła. Zadzwońcie po Foxiego, niech Foxy przyjdzie. Gruby, dzięki wielkie, wyślemy ci pocztą kebaba. Nie, super byłeś, ja najlepszy ksiądz na świecie. Ale teraz ma być. Nie, no już, leci, ja, polecony. Teraz, teraz kebab, gdzie jest mój kebab? No idź do kuriera i się walcz z nim teraz, czy teraz, paczka ma przyjść teraz. No paczka polskiej pozwij, że ci nie przyzwoli. Nie interesuje mnie, tych testowników, gdzie jest mój kebab. Dobra, pójść czaszku, idź już do domu, bo nie ma za wiele to katania tutaj. Burek, nie znają cię od tej strony. Burek. Weronika, proszę, możesz sobie zrobić ten budynek, to i tak jest stary pub, tak naprawdę. Jego pub. Jak do Fox? No wracaj, tu chciałaś ten shit odprawiać, to rób to teraz. Już. Ja? Tak, ty. Ale co mi z tym? Zostaw to! Odejdź mi tam. Chodź, Burek, albo już. Ty będziesz jej ministrantem, jak coś. Marzyć, dzwonić dzwonkami. No. Dobra, Artur, przyszykuj kadzidło. To jest Burek, nie Artur. Ale jak Artur? Nie ma z nami żadnego Artura. To jest Burek. Jeszcze raz, na by. Burek. Burek przecież dzwonki. Jestem twoim psem. Kotem jesteś. Co tu się dzieje? Msza zakończona, miał, proszę opuścić kościół, miał. No nie, faurumbę mi tu wjechała teraz, bo będzie sprzątała kościół. Idź stąd! Nie! Nie, ty! Ty masz iść stąd! A ja chcę wyjść! To jest msza zakończona, miał, proszę opuścić kościół. Nie, dopóki nie zrobimy tej mszy jak należy, nie opuścimy tego. Jak chcesz, możesz opuść mi zrobić. Opuść kościół, miał. Zrób mi mszę najpierw, to opuszczę ten kościół, miał. Nie umiem czytać, miał. Burek, przeczytaj mu, miał. Tutaj pisze, robotą wstęp wzbroniony, miał. A, okej. Muszę. Ej, ale na poważnie, możecie już stąd wyjść. Dlaczego ten... Ja już chcę iść do domu. Opętało Weronikę. Co zrobiłeś z Weroniką? No nie staje się na mojej księdze, no. Internet jej wywaliło. To jest nasz nowy Bóg. Kłaniajmy się jej. Nie! Powietrze! Dostała oświecenia! Trzeba egzorcyzmy jej zrobić! Burek, szykuj kadzidło! Nie, to nie jest buzia! Nie klepaj ją po tyłku, grubasie, tylko ją egzorcyzmuj nie tu teraz! Nie klepię ją po tyłku, odpędzam demony! No i żeście ją wypędzili. I opuściła dziecko. Razem z dzieckiem. Razem z dzieckiem wypędziłeś mi demona. Ale na poważnie, możemy już stąd iść. No, chyba tak. Trochę dobra. Się tu pocę.
Weronika? I co? Jesteś zadowolona? Zrobiliśmy ci pogrzeb, wypierdziany w kosmos, wykosztowaliśmy się. A to kup mi robuxy. Jak to kup mi robuxy? Kup mi robuxy. Co to znaczy kup mi robuxy? Była umowa, że albo robimy ci pogrzeb, albo kupujemy ci robuxy. Wybrałeś, że chcesz pogrzeb rybki, więc robuxy. To było zakrzyżowanymi palcami, to się nie liczy. Strefa spirytu. Idź. Nie bijemy w tym domu! Właśnie. Odkażę organizm moim soczkiem cytrynowym. No. Nie. Foxy ci kupi. Foxy ci kupi, on ma dużo pieniędzy. Właśnie, a jak tam było na pogrzebie? Bo... Super było. Żałuj, że cię nie było. Po prostu wypierdziany w kosmos. No, naprawdę. Te robuxy. Chcesz robuxy. Mam ci zamówić robuxy na telefonie stacjonarnym. Ja zawsze na nim gram Bloblocksa. Ej, przestań grać tego. Zabieram ci telefon. Koniec. Dopóki nie będziesz się zajmowała zwierzątkami, nie będzie Bloblocksa. Posłuchaj mnie, Weronika. Musisz się opiekować swoim zwierzątkiem, ponieważ jedno ci już zdechło. Więcej nie mamy. Jak to jeszcze zdechnie, to stracimy socjalny pakiet 20 zł na kota. Więc on nie może umrzeć, okej? Okay? On jest najważniejszy. On jest ważniejszy niż... Nie! Niż ty. A możecie zostawić tą latarkę? A ja chciałam, żebym aportował. Latarką? Chciałam jej jakoś czas. Chodź burek, chodź burek. Ale czemu... Aport! Biegnę, biegnę. A tato, było cię poznać, chodź burek na pole. Już zapomniałam o rybce. Widzisz, jestem w tym zajebisty. I ma robuxy. Idę na dwór. Czemu się czuję jak przegrany totalny? Słuchaj, no raz się przegrywa, raz się przegrywa, nie? Mogę zagrać z wami? Rzuć burkowi, rzuć burkowi. Rzuć mi, lubię patyk, patyk, patyk. Gdzie on polecał? Patyk! O. Ale jesteś dziwnym kotem, lubisz aportować. Znaczy miał! Przyjrzyj mi z patelni. Jesteś, ale mi się to podoba. Łap! Aha!